To bardzo długa kadencja. Zostaliśmy obarczeni długim kredytem zaufania przez państwo, jak i przez mieszkańców. Bardzo dużo zapytań, interpelacji i działań na rzecz lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne. Miasto to nie tylko funkcjonowanie w obszarze wielkich inwestycji, ale również takich mniejszych jak chodniki, latarnie i to też działaliśmy w tych zakresie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z działań mających na celu poprawę na przykład ulicy Żytomierskiej. Mieszkańcy zwracali na to uwagę. Bardzo duży sukces w postaci teraz ostatniej, co dzisiaj na sesji udało się zrealizować, to przywrócenie przystanku Katolicka Szpital, który bardzo doskwierał, brak tego przystanku bardzo doskwierał mieszkańcom. Sporo takich małych inwestycji, które najbardziej niestety cieszą, może niestety nie są tak spektakularne, ale najbardziej cieszą, bo pomagają właśnie mieszkańcom. Pandemia COVID-19, potem wojna na Ukrainie, ta rzeczywistość zmieniała nam się z dnia na dzień. Rzeczywiście pamiętam, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy w pandemii w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym na sesji, wszyscy w maseczkach, daleko od siebie, nie mogliśmy się do siebie zbliżać. Kiedy myśleliśmy, że już gdzieś dojdziemy do siebie, to wojna na Ukrainie. W związku z tym cała masa wyzwań, nowa organizacja systemu edukacji w mieście Opolu, więc z dnia na dzień wszystkie placówki oświatowe musiały się przestawić na zupełnie inny tryb, na inne tory. My staraliśmy się w tym wszystkim pomagać, podejmować szybko decyzje, które były potrzebne do podjęcia. Później wojna na Ukrainie, uchodźcy wojenni, również dzieci, młodzież z Ukrainy, która pojawiła się w naszych szkołach, potrzeba zapewnienia wiktu, opierunku, więc to wyzwania ogromne. Udało się zrealizować wiele bardzo ważnych dla miasta, dla dalszego funkcjonowania inwestycji, projektów takich wielkich, infrastrukturalnych. Opole Wschodnie, Opole Główne, Opole Zachodnie, nowy ratusz, przebudowa, remont generalny w ciągu ulicy Krakowskiej, kamionka Piast, więc tych inwestycji, nowy park 800-lecia przy parku na Wyspie Bolko. To tylko niektóre znaczące projekty, z których Opolanie korzystają każdego dnia, no ale weszliśmy na zupełnie inny poziom rozwojowy, patrzę chociażby na sposób obsługi mieszkańca miasta, czyli Centrum Usług Publicznych, tak zwany Nowy Ratusz. Jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Oczywiście tych wyzwań jest cała masa, głównie takich infrastrukturalnych, przyziemnych, ale ważnych, remonty dróg, chodników, oświetlenie. To są te tematy ważne, a myślę, że kolejna kadencja, taki temat absolutnie numer jeden, to jest nowa przeprawa przez Odrę, nowy most przez Odrę i miejmy nadzieję, że podczas kolejnej kadencji to wszystko uda się zrealizować. Myśmy nie byli w łatwej roli, ponieważ jakby na nas ciążyło to, że jakby reprezentowaliśmy też wczesną władzę w kraju, tak, władzę rządową. Mimo, że oddzielaliśmy te kwestie i tam, gdzie mogliśmy, tam jeżeli prezydent był otwarty, zarząd miasta był otwarty, tam lobowaliśmy zwłaszcza w tych kwestiach krytycznych, czyli pamiętacie Państwo rozpoczęcie wojny na Ukrainie i też wiele niepewności, wiele dystansu i sceptycyzmu, w którym kierunku to pójdzie, tak, więc no i w tych momentach wykazaliśmy, myślę, tutaj całą, jak mówię, jako klub, ale też jako rada, wykazaliśmy, myślę, otwartość i porozumienie. Jako radny wybrany za Odrza, no przede wszystkim chciałbym się skupić na mojej dzielnicy, jednej z największych dzielnic, jednej z najstarszych też, która wymaga rewitalizacji. Będę tutaj wszystkie swoje, można powiedzieć, talenty, możliwości i wiedzę wykorzystywał do tego, aby właśnie zwrócić uwagę zarządu, pana prezydenta, rady na problemy właśnie za Odrza. No to myślę, dokończenie tych kwestii energetycznych, czyli zmiany, powiedzmy, tym, czym ma być, ma się stać centrum zielonej energii. Myślę, że dalej wsparcie, nie ukrywam, że mi są bliskie kwestie społeczne, więc dalej
pilnowanie, aby powiedzmy ta czy stopa bezrobocia, czy stopa ubóstwa nie spadała, a minimalizowała się i żeby nasi mieszkańcy też korzystali z tych dóbr, możliwości rozwoju nie tylko kraju, ale też tutaj właśnie, że jesteśmy takim ośrodkiem populacyjnym, ale też rozwojowym, gospodarczym. Wszyscy kojarzą Radę Miasta tylko z posiedzeniami, które są podczas sesji raz czy czasami częściej w miesiącu plus komisje, natomiast cała taka administracyjna, proceduralna, legislacyjna część obsługuje to Wydział Urzędu Miasta, czyli Biuro Rady Miasta. Tam panie na czele z panią naczelnik Ewą Statkiewicz pilnują tego, żeby uchwały były właściwie ponumerowane, żeby miały zawsze odpowiednią podstawę prawną, żeby miały też wymagane na przykład opinie, bo czasem jest tak, że uchwała wymaga zaciągnięcia opinii różnych innych organów i instytucji i tutaj też zawsze Biuro Rady Miasta pilnowała też terminowości. I naprawdę cała taka działka administracyjno-formalna była realizowana przez biuro i jest realizowana w mojej ocenie bardzo profesjonalnie, bardzo rzetelnie. Nigdy nie mieliśmy z tego tytułu problemu, że na przykład Rada nie mogła podjąć jakiejś uchwały, bo było uchybienie takie natury formalno-prawnej. Więc bardzo wielkie słowa podziękowania, też podziękowania dla pani mecenas, która zazwyczaj obsługiwała sesję Rady Miasta, to pani mecenas Joanna Maksymowicz-Szczepańska, także doświadczona, jeśli chodzi o tą kwestię samorządu terytorialnego. I mając takie zaplecze właśnie w osobach pracujących w Biurze Rady, czy pani mecenas, naprawdę z dużym komfortem prowadzi się te sesje Rady Miasta.